Tym razem gminną halę sportową w Konopiskach opanowały panie. Ale nic dziwnego, wszak tradycyjnie już samorząd gminy Konopiska zaprosił na wspólne świętowanie Dnia Kobiet. Na sobotni wieczór zaplanowano wiele atrakcji artystycznych. Nim jednak na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru, uhonorowano przedstawicielki organizacji działających na terenie gminy Konopiska, a także panie, które na co dzień dbają o jak najlepsze funkcjonowanie oświaty i rozwój kultury. Tak się składa, że ja jestem prezesem lokalnej grupy działania, gdzie gmina Konopiska jest naszym członkiem. I wszystkie takie uroczystości wójt współpracuje ściśle z nami, zaprasza nie tylko z okazji Dnia Kobiet, ale dba o kobiety w całej gminie. Wiele różnych projektów wspólnie zrealizowanych jest właśnie z myślą o kobietach. Samorządowcy w gminie Konopiska podkreślają, współpraca i wsparcie kierowane choćby w stronę kół gospodyń wiejskich to nie okazjonalne działanie, ale stała współpraca. Słyszymy od samorządowców z gminy Konopiska, którzy pomagają na przykład kołom gospodyń wiejskich i jak mówią, pokazują to swoim działaniem, a nie obietnicami. Znaczy wszystkie stowarzyszenia w mniejszym lub większym stopniu otrzymują od gminy jakieś dofinansowanie w zależności od potrzeb. No. Wiadomą rzeczą, że koła gospodyń są, że tak powiem, podstawą wsi polskiej. My jesteśmy gminą wiejską, więc szczególne dbanie o panie z kół gospodyń wiejskich, aczkolwiek sport, taniec, śpiew, muzyka. Wszystkie stowarzyszenia, które się tym zajmują, otrzymują dofinansowanie. W części artystycznej zaprezentowały się mażoretki, które także mogą liczyć na wsparcie samorządu i między innymi dzięki temu mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami i udziałem w wielu prestiżowych konkursach. Gwiazdą wieczoru był natomiast Michał Milowicz, który przypomniał choćby największe przeboje Elvisa Presleya.